Dobra, szybko, bo szkoda czasu. Betist, czyli jak zrobić postać z jedną, jedyną przydatną zdolnością, a potem ją znerfić. Obrażenia? Jego pukawka wygląda na solidną, ale w rzeczywistości ma rozrzut jak CKM, a siłę rażenia jak proca ze spróchniałych patyków. Wytrzymałość? Samo leczenie i pole nieśmiertelności sprawiają, że o ile Betist wydaje się zwykłym pimperkiem do strącenia na raz, o tyle potrafi naprawdę mocno zaskoczyć, mogąc przyjąć na ryj dosłownie wszystko, od przestrzelenia czaszki po zagładę planety. Mobilność? Niby potrafi skakać na dachy, jakby był jakąś zmutowaną pchłą, ale naładowanie butów trwa tak długo, że prędzej zesra się niż ucieknie przed Gengunem czy ideologią LGBT. Przydatność? Leczenie takie se. Wzmacnianie obrażeń? Takie se. Bardzo fajne było dawanie nieśmiertelności, ale Blizzard sobie przypomniał, że ta postać ma być taka se, więc dostanie nerfa. Betist to bohater jednej sztuczki, który wszystkiego ma po trochu, ale dobrze potrafi zrobić tylko jedną, jedyną rzecz. Nie ma w ofercie nic, co mogłoby mu pozwolić zaskoczyć przeciwnika. Nie łączy się szczególnie dobrze w zasadzie z nikim, a niektórym jego obecność nawet utrudnia życie. W tym momencie chyba tylko main Bastiona może szczerze ucieszyć się na widok Jana Chrzciciela w drużynie. Ja babka nie lubię, ale jeśli twój wymarzony styl rozgrywki to stanie w narożniku i denerwowanie przeciwnej wdowy swoją niezniszczalną łepetyną, to baw się dobrze.